Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV. Słuchajcie, nie jest to zwykły odcinek, nie jest to top 10 ani moje, ani troli, ani wasze, tylko jest to top 10, że powiem, na apel Marka, na który wy tak bardzo odpowiedzieliście. Jest to top 10 mojej kochanej żony, Klaudii. za te wszystkie komentarze w ogóle bardzo wam serdecznie dziękujemy i starałam się przygotować wam różnego rodzaju gry, te proste, te lekkie, te przyjemne, te trochę też trudniejsze. Długo ci zajęło? Sobie mogli, no troszeczkę mi zajęło. Musiałam przepatrzeć tą całą kolekcję, ponieważ chciałam dla was wybrać gry, które rzeczywiście przegrałam, które są sprawdzone i mogę naprawdę powiedzieć... Z czystym sumieniem. Bierzcie i grajcie. A było mi bardzo trudno wybrać tylko te 10 gier moich ulubionych. Też oczywiście tych, których uważam, że są dobre i godne polecenia. Także oglądajcie i zobaczycie, czy wam się też spodoba. Czyli przechodzimy do 10 miejsca twojej zacnej listy. To ty mi będziesz pomagał. Tak, będę. I uwaga, w wielkim zaszczycie przypadło mi właśnie tutaj obok siedzącemu mężowi tej wspaniałej kobiety rozpocząć jej top 10. Tak więc już rozpocząłem, kochanie, możesz spokojnie zaczynać dalej. Dobrze, więc jedną z takich gier, do której bardzo często wracamy, jest gra, którą możemy spokojnie polecić w sumie dla każdego, a to jest gra Tajemnicze Domostwo. I w tym momencie będziemy za każdym razem wyjmowali tak troszeczkę jak króliki z kapelusza. Opowiedz, Piotruś, o czym ona jest. Słuchajcie, jest to gra, w której mamy dwie strony. Jedna strona wciela się w ducha, cała reszta to są ci ludzie, którzy przyjdą do tego tajemniczego domostwa właśnie i duch będzie zsyłał na nas sny i my będziemy musieli się domyśleć przez bodajże chyba 6 dni, gdzie, czym i kto zamordował tego ducha. 7, ale to szczegół. No ale nieważne, 7 dnia i tak nie mamy wyboru, jak czegoś nie zrobimy. I w momencie, kiedy zgadniemy, wszyscy wygrywamy grę, jeśli nam to się nie uda, no to w tym momencie duch, jak jest bardzo ładnie napisane w instrukcji, szuka sobie nieco inteligentniejszych od nas i będzie straszył po prostu kogoś innego. Gra z mechaniką Dixita, bardzo fajna, ładna, ciekawa, przynajmniej mi się podoba. Podoba. A dlaczego mnie się podoba i dlaczego umieściłam ją w tej swojej 10 ulubionych gier? Dlatego, że po pierwsze opiera się na bardzo prostej mechanice, na skojarzeniach, można dzięki temu troszeczkę wyczuć, jak ktoś myśli, czym się posługuje, jak wyraża swoje emocje. Ja lubię troszeczkę takie gry psychologiczne. I jakie psychopatyczne ma skojarzenia. Psychopatyczne, tak, ma skojarzenia. I bardzo mi się też podoba w tym, że możemy siąść z osobami, które nigdy w nic nie grały i się świetnie bawić. Tak, znaczy wydaje mi się, że to jest taka gra, w momencie, kiedy ją po prostu sobie otworzymy, to możemy od razu, nie tyle, że tłumaczyć te zasady, tylko po prostu od razu siadaj i graj, i tak. Tyle. I po prostu mówię, musisz rozpoznawać karty i dalej. Więc to już... polecamy dla graczy niegrających, ale też dla tych, którzy na przykład lubili Dixita, no to wtedy my zawsze polecamy na różnych konwentach to zagrać Tajemnicze Domostwo, bo według nas jest lepsze niż Dixit. Tak, jeśli grałeś w Dixita i szukasz czegoś ciekawszego, to spokojnie Tajemnicze Domostwo. Jeśli masz do wyboru Dixita lub Tajemnicze Domostwo, to zacznij od Tajemniczego Domostwa, po prostu jest ciekawsze. Tak i więc przechodzimy dalej. Tak jest. Na następnym miejscu jest fantastyczna gra, która przeniesie was do niepowtarzalnego klimatu. No pokaż. A i w tym momencie, słuchajcie, na stół wjechała gra pod tytułem Colt Express. Ja rozpakowuję, ty mówisz, o czym to jest ja gra. A ja teraz mam mówić, o czym to jest gra. To jest gra, która was przeniesie do klimatu Dzikiego Zachodu, gdzie jesteście bandytami, którzy muszą obrabować pociąg. W związku z tym chodzicie, strzelacie, musicie podnosić jakieś walizki, które mają w sobie diamenty, złoto. I chodzi o to, żeby jak najwięcej tego wszystkiego zdobyć. Dlaczego ta gra mi się tak bardzo podoba? Dlatego, że po pierwsze ma fantastyczną 3D planszę. Ja chyba nie znam, nie wiem czy ty znasz, ale no, jak znasz, to mi nie pokazywałeś. No bo wymieniłoby się parę gier, innej mają takiej 3D. Gry, która ma planszę 3D, bo to jest wasza plansza. Poruszacie się po tym właśnie pociągu, poruszacie się figurkami i polega to na tym, że naprzemiennie macie pulę kart do wyboru, czy chcecie iść do przodu, czy do góry, czy w bok, czy kogoś strzelić, czy chcecie podnieść jakieś złoto, które tam leży. I naprzemiennie wykładacie te karty i potem naprawdę, możecie mi uwierzyć, żeby się niezwykły chaos, jak w westernie, ponieważ ten przyszedł tu, ale ten nie zdążył, ten temu dał w dziób, ale tamten za to, nie wiem, wyrzucił ten diament, który miał. Dokładnie, jest absolutnie klimat napadu na pociąg, aczkolwiek nie za bardzo brałem udział w napadzie na pociąg.
Ale... Chociaż kurczę. Dobra, nieważne. Błędy młodości. Aczkolwiek rzeczywiście czuję się to tak, jakbyśmy oglądali jakiegoś fajnego westerna i rzeczywiście bralibyśmy udział w napaździe na pociąg. Mi to się bardzo, ale to bardzo podobało. Gra jest niesamowicie klimatycznie wydana, tak jak już powiedziałaś. Mhm. I dla kogo byśmy ją polecili? Na pewno dla tych, którzy w gry nie grali. Jak przychodzą wasi znajomi, chcecie coś fajnego wyciągnąć. My to zawsze wyciągamy i się bardzo podoba. Dla starych wyjadaczy, jak się lubią pobawić, to znaczy, jak najbardziej. Tak. No, chyba, że nie lubią i wiecie, tak siedzą i tak mużdżą. I tak mużdżą, ale spokojnie, na tej liście jeszcze będą gry, gdzie będzie można pomóżyć, ale nie zdradzamy. Zgadnijcie w tym momencie jaka. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywiście osoby, które nie wiem, nigdy nie grały i na przykład męczycie się polecaniem zawsze na początek jako osadników, czy wsiąść do pociągu, to możecie spokojnie zacząć z Colt Expressem i naprawdę rewelacyjnie będziecie tylko się to lepiej działa, bawić. Jak jest więcej osób. Tak, zdecydowanie. Dwie, tak, trzy. Bo jak będzie mniej osób, to będzie na przykład taki pociąg. To żadne zabawa. Taki ewentualnie skład mamy kolejowy. Tak więc. Polecam. I ciekawe, co będzie następne. Oj tak. Kolejna gra na liście, którą bardzo serdecznie polecamy wielu osobom, to jest gra Pewniacy. Tak jest, Klaudia się nie patyczkuje z jakimiś wstępami, tak jak my z chłopakami, tylko grają od razu, dawaj, opowiadają się, przekrzykują, że tak jakby teraz, tak, pyk, tajniacy, opowiadaj. A tutaj proszę, tajniacy, słuchajcie, co to jest za gra tajniacy? Mamy po pierwsze dwie drużyny. Każdy z tych drużyn wybiera swojego lidera, no i ten lider dostaje, że tak powiem, siatkę szpiegowską. Dokładnie to jest taka fajna karteczka, na której będzie zaznaczone, gdzie są jego agenci. No i w tym momencie musi wskazać, gdzie są agenci, gdzie są agenci przeciwnika. I tutaj będzie się musiał posługiwać różnymi skojarzeniami właśnie z takimi, nie wiem, hasłami jak Ameryka, splot, kangur, helikopter. Żeby wam wyjaśnić, tak w skrócie. Czyli nie wyszło ci. Nie. Macie parę słów, które musicie połączyć. Gra sprowadza się do tego. Macie parę słów, które musicie połączyć w coś jednego. Na przykład hochlik, kangur, helikopter. No teraz zadanie, bardzo proszę. Teraz zadanie, tak jest. Zadanie. Wpisujcie w komentarzach, co żeście wymyślili. Jak połączyć jednym słowem hochlik, kangur, helikopter? No proszę, cwaniaki. I jak umiecie połączyć, to znaczy, że. I lubicie coś takiego, to znaczy, że możecie grać tą grę, bo ta gra polega na tym, żeby jak najszybciej połączyć przeróżne wyrazy. Dokładnie. Koniec, kropka. Dokładnie. Dlaczego ta gra ci się tak bardzo podoba? Chyba dlatego, że to jest bardzo fajny wstęp, żeby pograć z ludźmi w planszówkę, zwłaszcza z tymi, którzy w grę nie grali. Czyli trzecia gra, która jest właściwie takim wstępem, takim wstępem. Dobrze idzie zachęcić, mówiąc, może to nie jest zbytnio poprawne, co ja teraz powiem i niektórzy mnie... Kanie wolno, minie wolno i Markowi, i Carlosowi, ale tobie wolno. Ale jak powiedziałam, że to jest gra, która jest podobna do krzyżówki, to niektórym osobom, nawet starszym, wiem, o! To może spróbujemy. Słuchajcie, w takim razie, jeśli chcecie zachęcić kogoś starszego do grania w tajniaków, generalnie w grę planszową, powiedzcie, że macie taką krzyżóweczkę. Takiego na wiecie, jesienne wieczory. Tak jest, tylko że wygląda troszkę inaczej i będziecie mogli sobie zagrać. Nie, wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, świetna gra na wstęp. Tak, i podobało mi się też dlatego, że trzeba sobie jednak troszeczkę pomyśleć i to jest taka intelektualna łamigłówka. Zdecydowanie... Ale też nie za trudna. Tak, zdecydowanie i tak. I jest niepowtarzalna, bo ta kombinacja wyrazów jest zawsze inna, no nie ma siły, żeby wam się to powtórzyło. No kwadrat 5 na 5, w tym momencie 25 w środku, no ciężko, żeby te elementy ułożyły się tak samo, one są jeszcze dwustronne, naprawdę gra starczy wam na absolutnie długo. A wiecie, im później wieczorem, tym ciekawiej się gra. Następny. Tak. Oprostuj się. Dajesz, pozwalam ci zacząć, bo na pewno będziesz chciał. No, znaczy nie tylko ja bym chciał zacząć, co pewnie jeśli byłby tu obecny w tym momencie, Carlos też by chciał zacząć. I teraz zastanówcie się, jaka to może być gra. Gra osadzona w uniwersum Lovecrafta, a jest to gra pod tytułem Cthulhu Światy, która ma dwie siostry, mianowicie jeszcze wersję fantasy i wersję gwiezdną, ale serce mojej żonie skradła wersja Cthulhu. A jak to się gra? Gra się bardzo prosto, jeśli ktoś lubi Dominiona, czy ewentualnie jakieś hybrydy deckbuildingowe, to jak najbardziej będzie czuł tutaj się jak u siebie w domu. Poważne słownictwo, czyli po prostu dostajecie na początku plik kart, ten plik kart wzbogacacie o kolejne nowe karty, dzięki czemu dostajecie coraz potężniejsze, coraz mocniejsze kombosy i waszym zadaniem będzie sprowadzenie 50 punktów poczytalności przeciwnika do zera.
Patrz, jak ładnie opowiedziałeś, tym razem ci wyszło. Super, a powiedz, dlaczego tak dobrze tą grę znam? A, dlatego, że w ostatnim roku chyba nie było innej gry, w którą tak często, już czasem nawet zmuszałam Piotra, żeby ze mną grał. A dlaczego tak mi się ta gra spodobała? Ponieważ jest bardzo szybka, nie wymaga praktycznie żadnego przygotowania. Więc jak mamy nawet 20 minut i chcemy sobie w coś szybkiego zagrać, to ona jest naprawdę rewelacyjna. Dzięki temu, że te karty się składa w tą talię, ona cały czas się, znaczy powiększa. Buja się, buja! Okej, okay, cokolwiek to znaczy w tym momencie. No to powoduje, że coś się ciekawego w tej grze dzieje. Cały czas dzieje i nie jest nudna. I nie jest nudna. Przez to. A dla kogo to jest gra? Komuś byś poleciła? Skoro to jest twoja top 10, to ktoś do siebie podchodzi i dlaczego dasz mu Cthulhu? Światy. Cthulhu Światy dam, dlatego jeżeli lubi gry kaciane, jeżeli lubi składać talie z tych różnych kart i jeżeli ma ochotę na coś naprawdę szybkiego. To jak najbardziej w Cthulhu Światy będzie mu sobie pograć, tak więc jeśli szukasz takiej gry i zajrzasz się do tych trzech typów graczy, to jak najbardziej Cthulhu Światy jest dla ciebie. I dalej. Zbliżamy się coraz wyżej i wyżej i wyżej, w związku z tym przechodzimy do moich ulubionych typów gier, a mianowicie do gier, w których oczywiście trzeba budować. Dlatego, że najfajniej jest, jak różne rzeczy powstają, jak się czerpie zasoby, produkujemy różne rzeczy, budujemy swoje cywilizacje i między innymi jest to gra, no pokaż już, pokaż. Osadnicy Narodziny Imperium. Aczkolwiek uzupełnię tutaj wypowiedź Klaudii, że oczywiście bardzo fajne są gry, w których się buduje, ale jeszcze fajniejsze są gry, w których to, co ktoś sobie zbudował, można mu rozwalić. Przynajmniej według mojej opinii. Nie, ja nie lubię, jak mi się za bardzo rozwala to, co sobie zbuduje. No ale właśnie. Na czym polega ta gra? Osadnicy Narodziny Imperium. Mamy do wyboru kilka różnych cywilizacji, na przykład rzymską, barbarzyńców, nie wiem, Egipcjan, w których budujemy swoją cywilizację na zasadzie dokładania kart, które pozwalają nam produkować różnego rodzaju surowce, wykonywać akcje zdobywające punkty. Coś jeszcze o czymś ważnym zapomniałam? Generalnie po prostu rozbudowujemy naszą cywilizację dzięki kartom i akcjom, które będziemy mieli i dzięki tym akcjom i kartom będziemy trzepali punkty, a kto tych punktów natrzepie najwięcej, po prostu wygra grę. I tyle. Spodobała mi się ona tak bardzo, dlatego że nie jest trudna, nie wymaga to dużo czasu, żeby wytłumaczyć komuś zasady tych gier. No i przede wszystkim produkujemy sobie. Ona jest też ślicznie wydana, więc na przykład jeżeli mamy jabłuszka u Japończyków, to są naprawdę jabłuszka. A to też trzeba przyznać, że to była jedna chyba z pierwszych gier na polskim rynku, która wprowadziła takie znaczniki, które nie były, to oczywiście kochanie wyjmuję, ja to staram się jeszcze pokazać widzom, które, wiecie, coś brązowego nie musiało naśladować drewna, tylko po prostu to coś brązowe miało kształt drewna. Tak. Czerwone to nie było, muszę wiedzieć, to jest jabłko, tylko to wygląda, kurczę, jak jakieś jabłko, jakiś tam owoc, czy cokolwiek, są jakieś ludziki. Nie, słuchajcie, bardzo, bardzo fajne, przyjemne wydanie, nawiązujące, takie puszcza troszeczkę oko do gry komputerowej The Settlers. Tak. I ja tutaj się bardzo ucieszyłem. I podoba mi się też to w tej grze, że kiedy sobie buduję te swoje rzeczy, to powiedzmy nie jest to naczelną, takim naczelnym celem tej gry, żeby zburzyć komuś innemu. Jego cywilizację. Można to robić oczywiście, ale wtedy dobrze wiemy, że ta osoba nam prędzej czy później odda, więc to po prostu nie jest czasem opłacalne. W związku z tym rozbudowujemy sobie te rzeczy i z biegiem czasu w kolejnej turze mamy coraz więcej tych produkcji i więcej punktów. Do tych ludzi, którzy myślą, że osadnicy to pasjans, naprawdę jeśli ktoś w odpowiednim momencie wam coś zburzy, to jest to tak ekstremalnie wnerwiające. Tak, można kąsać kogoś. Tak, można kąsać, szczególnie kiedy gra z Rzymianami, zazwyczaj dostaje po odwłoku. Dla kogo byś polecał? Teraz ty może polecić. O, teraz proszę, hojna jesteś dzisiaj. W takim razie, jeśli ja miałbym polecić grę Osadnicy Narodziny Imperium, wydaje mi się, to też jest taki bardzo fajny i ciekawy starter, czyli dla tych ludzi, którzy po prostu zaczynają przygodę z grami planszowymi. Nie jest to gra trudna, łatwo tę grę wytłumaczyć. Dla tych ludzi, którzy jeszcze na przykład znają gry komputerowe i na przykład wyciągamy ich z tamtego świata lub po prostu pokazujemy, że istnieje coś poza takim ekranikiem, to jak najbardziej możemy nawiązać do właśnie Settlersu, pokazać, słuchaj, są tacy Settlersi również w wersji planszowej i mógłbyś sobie tutaj w to pograć. Dodatkowo gra jest absolutnie prześlicznie wydana, więc dla wszystkich tych, którzy lubią, jak gra do nich się śmieje wyglądem, to jak najbardziej też jest to gra po prostu dla was. I si. I tyle.
I uprosiłem moją kochaną żonę, co poświadcza po raz kolejny, że jest bardzo kochana, żebym zapowiedział kolejną grę. Jest najlepszą żoną na świecie, tak samo jak Chaos Stany się jest najlepszą grą na świecie. Żebym pokazał właśnie kolejną grę, która utrzymana jest w klimacie post-apo. Znaczy, bo ja też. To ja ją wybrałam do swojej dziesiątki, natomiast Piotrek miał przedstawić. Nie miałem nic. Post-apo zalicza się do jednej z moich ulubionych absolutnie gatunków ever. Filmy, książki, gry. Czy komputerowe, czy planszowe, czy koszulki, w których Klaudia mi nie pozwala wchodzić, bo są czaszki w ogóle. Ale dobra, wracając do meritum, słuchajcie, mamy grę pod tytułem Bright Future, która może okazała się zbyt jasna, ponieważ znowu ludzkość zarzucała się atomówkami i musieli sobie zejść poniżej, ponieważ na wszystko na górze jest napromieniowane i w ogóle... I musimy walczyć w tej grze z zarazą, która się rozprzestrzenia i ciągle się zmienia. Ten kod, ten wirus, wiecie, ciągle wirusy przecież się zmieniają, mutują. I my musimy jak najszybciej te wirusy zabić, które non-stop mutują. Jesteśmy albo człowiekiem, albo mutantem, przechodzimy przez różne pomieszczenia, odkrywamy jakieś miejsca, możemy zabierać różne sprzęty ze sobą. Handlować nimi, wymieniać, zbierać grzyby, szczury. Ja również lubię bardzo taki klimat postapokaliptyczny, ale przyznam się szczerze, że dlatego jest ta gra jedną z tych moich ulubionych i to już nawet dosyć wysoko, dlatego że to jest ta taka dawka tej apokaliptycznej wizji, którą jestem w stanie w grze przyjąć. Dlatego, że tutaj nie ma, wiecie, jakichś stworów, które plują na was po prostu jakimiś różnymi dziwnymi substancjami, a wy musicie 1000 razy rzucić kostkami, żeby to wszystko Kochanie, przeliczyć. Spokojnie. Ej, no ale nic nigdzie, ale ja się tu siedź! Chciałem pokazać... Poczekaj, ale ja teraz mówię, siedź! I wiecie, rzucacie tymi kostkami, zanim wy przeliczycie, ile wy tych żyć straciliście, to po prostu już można przejrzeć całego Facebooka. Nie! Tu jest bardzo ciekawa przygoda, w której przechodzicie sobie z pomieszczenia do pomieszczenia. Macie dwa warianty, albo kooperacyjny, albo taki... Nie kooperacyjny, gdzie będziemy mogli się lać i przeszkadzać komuś. Właśnie. Mnie, mimo że nie lubię tych kooperacyjnych zazwyczaj gier, ta kooperacja mi się bardzo podobała, bo mimo że dążymy do jednego celu, czyli zabicia tego wirusa, to tak naprawdę każdy troszeczkę działa też... W pojedynkę, tak, jak najbardziej. W pojedynkę, czy gramy razem, ale tylko do pewnego jakby momentu. Tak, zdecydowanie. I słuchajcie, stał się postapokaliptyczny cud. Gra postapokaliptyczna, w której myślałem, że wygadam się jak 150. To w tym momencie Klaudia przejęła część tego odcinka i bardzo dobrze, ponieważ jest to jej lista i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o jakiej grze Klaudia mówiła odnośnie tego plucia i w ogóle. Wiecie, ja popełniłem straszny błąd. Kiedy Klaudia zaczynała grać w gry planszowe, a ja w tym momencie, nie pamiętam już z kim w tym momencie graliśmy, ale Klaudię przysiedliśmy do gry pod tytułem Nexus Ops i tam był właśnie taki motyw, że ktoś tam, jakiś stwór pluje, Klaudia kompletnie nie ogarniała, bo się nie wytłumaczyli dokładnie o co chodzi w tej grze. W ogóle! No, łamane na w ogóle. Ja tylko rzucałam kostkę, a oni mi obliczali, co mam robić. No, słuchajcie, tak nie zaczynajcie grać, zwłaszcza z dziewczynami, masz szczęście, że się nie zniechęciłam. Wracając... Dobra, Future, dla kogo jest to gra? Myślę, że już dla tych, którzy mieli do czynienia z planszówkami. Zrywanie, to nie jest łatwa gra, szczególnie instrukcja. Znaczy ja przyznam się szczerze, nie czytałam, tłumaczył mi tą nie instrukcję. Nie czytałaś w ogóle instrukcji, przyznajmy się. Tłumaczył mi Piotrek, ale nawet w tym tłumaczeniu musiał mi jakby sporo opowiedzieć, żebym ja tą grę mogła zrozumieć. Bo ciekawska jesteś, też przyznaję. No tak, bo lubię wiedzieć. Nikt tyle pytań nie zada przy czytaniu instrukcji, czy poczytaniu instrukcji, jak Klaudia, której tłumaczę grę. A to jest super, dzięki temu sam się wielu dowiaduje rzeczy. Właśnie, widzisz? Więc na pewno dla tych, którzy lubią gry, w których już trzeba troszeczkę pomyśleć, jest sporo zasad, które trzeba zapamiętać. I też jednak trzeba lubić ten klimat gry, bo on jest... Ciężki. Jest ciężki i jest odczuwalny. Czuć, że tam jest ten świat po zagładzie. Tak, no i te wszystkie takie rzeczy, które się robi tam w postapo, czyli tam wiecie, wpadamy do jakiejś wioski kanibali, stajemy przed jakimś wyborem moralnym, czy nie wiem, wymienimy nasze towary na coś, czy ewentualnie przyłączymy się do tego kultu i wymienimy, czy zabijemy ludzi na żywność. No to już się nie do końca musi wszystkim podobać. Ale słuchajcie, no jeśli lubicie klimat postapo i troszeczkę, nie wiem, cięższe gry, ale też niespecjalnie w tym klimacie, z dwoma wariantami i grę, która nie będzie powtarzalna w żaden sposób, prawie że, to prawie jak najbardziej to jest dla was. Polecam. Tak. Uwaga, uwaga. Ostatnia gra przed podium. To jest... Patchwork. Czyli po prostu kobieca gra na liście. Szyjemy koderkę. Gra polega na tym, że z różnych... To wam nawet pokażę, żeby nie było.
Tak jest. Z różnych, o takich różnych figur macie uszyć kulderkę. Na takim czymś. Czyli jest to prosta gra, na której musicie za pomocą takich oto, tych rzeczy, poukładać kołderkę. Tak jest, co swoją... Zmieniając się, kupując te rzeczy za guziczki. Tak jest, znaczy nie możemy się za bardzo wymieniać. Też byłby ciekawy element, wymieniamy się na komponenty, które leżą na planszy. Nie próbowaliśmy tego, ale generalnie tak, waszym zadaniem jest po prostu nie zdobywanie takich elementów, kupowanie je za prześlicznie wykonane guziczki. No, guziczki. Absolutnie, guziczki są rewelacyjne. Polecam również, kurde, będziemy musieli to wreszcie zrobić, kupić sobie takie niebieskie guziczki. Chyba tak. I grać na prawdziwą guziczkową walutę, ale tak najbardziej też są śliczne. Gra, która zmusza was do takiego przestrzennego myślenia. Jak to wszystko poukładać na planszy i mimo, że szyjemy zwykłą, prostą, kurde, kołdrę, to jest tak niepowtarzalne i tak ciekawe, że aż przyjemnie się w to gra. Tak. I dlaczego gra mnie tak urzekła, że ona jest tak wysoka? Dlatego, że ona jest po pierwsze przeurokliwa. Jak chcecie zagrać ze swoimi dziewczynami, kobietami, to naprawdę możecie to wziąć, bo jest po prostu piękna. Jest... Tak, faceci, jak chcecie, wiecie, jak chcecie kobietę wciągnąć do gier planszowych, to mówi to kobieta do was. Jest po prostu urzekająca, jest piękna i to jest gra tak nieskomplikowana, jak tylko się da, a przy tym tak miła, sympatyczna i niepowtarzalna, jak sobie tylko można tę grę wyobrazić. Tak, jak najbardziej. I tutaj rzeczywiście, no gra typu open play, no oczywiście musimy coś tam poczytać, ale słuchajcie, tej instrukcji jest co kot napłakał. Nawet ja bym przeczytała. I z tego co pamiętam, to chyba nawet czytałaś tą instrukcję. Nie czytałaś tej instrukcji, ale naprawdę lekka, prosta, przyjemna, ślicznie wyglądająca, absolutnie kobiecy magnes. Tak więc jedna z też gier, które jak ktoś mnie pyta, czy mam jakąś grę na dwie osoby, to zawsze polecam. Kupujcie i grajcie. Tak jest. I teraz pierwszą grą na trzecim, ale jakże zaszczytnym miejscu, top 10 gier mojej kochanej żony, jest gra, którą już wyciągnęła. Jest to gra pod tytułem 7 cudów pojedynek, gra, która nie ma nic wspólnego z 7 cudów, tylko generalnie chyba jeździ na popularności marki i tak, tyle. Opowiedz o czym się to, jak generalnie się w to gra, bo to jest najlepiej idzie. Słuchajcie, w takim razie, słuchajcie, jest to gra, w której generalnie będziemy budować, czyli jest to gra taka fajna, miła, ciekawa i przyjemna i będziemy budować co? Będziemy budować naszą cywilizację. Od razu możemy powiedzieć, że mamy recenzję pudełka, ponieważ mamy bardzo ładną wypraskę w środku, ale sprawdzamy, czy ona się nie sprawdza, ale sama gra jest bardzo miła i ciekawa. Słuchajcie, mamy różnego rodzaju karty, dokładnie 3 epoki, z których to kart będziemy wybierali i będziemy budowali naszą cywilizację. Kto tą cywilizację zbuduje najlepiej, wygra grę, a dróg do wygranych jest więcej niż jedna. Możemy na przykład wygrać, nie wiem, naukowo, możemy również wygrać militarnie, co jest bardzo, absolutnie fajnie, ponieważ nikogo w tej grze nie będziemy napadać, ale po prostu będziemy rozbudować nasze siły i tutaj szala zwycięstwa militarnego będzie się przechylała na jedną, na drugą stronę, ale bezpośrednio nikomu nie będziemy burzyć. Tak, to ja się teraz torwę i lekko wtrącę. Dlaczego ta gra mi się tak spodobała? Dlatego, że... Bo się buduje. Tak, bo się buduje. Bo się buduje, a to jest ten typ gier, który naprawdę bardzo mi przypada zawsze do gustu. Druga rzecz, ponieważ ta gra jest szybka, przyjemna i łatwa do wytłumaczenia, stosunkowo. Tak, była kiedyś taka gra Imperium w 8 minut. Nie, to była beznadziejna gra. Znaczy, no dobra, może nie niszczmy aż tak strasznie gry, ale to była nie, gra, po prostu w której... Nie, po prostu nie, po prostu ona nie była dobra. Okej, okay, dobra, w takim razie to była miażdżąca recenzja Klaudii, ale generalnie była też gra, w której w krótkim czasie mieliśmy zbudować jakąś cywilizację, ale to się troszeczkę mniejszyło. Nie, tam się w ogóle tego nie czuła. Tutaj rzeczywiście czujemy, że tą cywilizację budujemy, że musimy zadbać o ten nasz wzrost wojskowy, że... Cuda świata i w ogóle. Budujemy cuda świata, bo musimy produkować nasze różne, nie wiem, kamienie, drewna, żeby móc coś innego zbudować. Ta cała mechanika wielu różnych trudnych takich gier cywilizacyjnych tu jest sprowadzone do rzeczywiście jakichś takich prostych elementów. Bardzo prostych elementów, które bardzo fajnie ze sobą działają i rzeczywiście przez to gra się łatwo. Może nie jakoś tak bez przesady, to nie jest gra, w którą otwieramy i od razu gramy. Troszeczkę trzeba potłumaczyć, ale ma taki niski próg wejścia i tak rzeczywiście dosyć szybko byśmy mogli sobie w tą grę zagrać. Do kogo byś polecała, poza tymi osobami, które lubią budować, lubią wznosić cywilizację? Które już troszkę chyba zaczęły grać w planszówki albo
mają taką ochotę wejść w te takie gry troszeczkę trudniejsze. I bardzo ważne, bo chyba nie powiedzieliśmy, na ile to jest osób gra? Na dwóch. Tak jest, więc jeśli chcielibyście szukać czegoś dla dwóch osób, to chyba to jest? Jak najbardziej. No, Patchwork poprzedni i ten pojedynek polecamy rzeczywiście wielu osobom, które do nas przychodzą i się pytają, w co możemy zagrać na dwie osoby, co by nie było specjalnie trudne. Tak, to jest nasza, można powiedzieć, taka personalna top dwójka gier dla dwóch osób, które w tym momencie można spokojnie polecić sobie i zagrać jak najbardziej na dwie osoby. Bardzo fajna, przyjemna gra o budowaniu cywilizacji. Drugie miejsce zajmuje gra nieco bardziej rozbudowana niż ta poprzednia. Też o budowaniu cywilizacji, o przekornym tytule Wojna Narodu. No ale przecież nie od dzisiaj wiadomo, że wojna jest pewnego rodzaju narzędziem postępu, aczkolwiek może bardzo brutalnym, ale słuchajcie, gra w dużej części jak najbardziej o budowaniu jest. Moja żona słusznie prawi i w tej grze za chwilę moja asystentka, czyli moja żona poda mi w tym momencie planszę, na której mamy prześledzone, że będziemy przechodzić przez średniowiecze, starożytność, renesans i rewolucję przemysłową i w tych epokach będziemy budowali po prostu naszą cywilizację na i dzięki różnym cywilizacjom. Akurat masz w ręku Rzym. Ale jest też Persja, Egipt do wyboru, żeby do koloru. Światłem. I będziemy musieli w trakcie zadbać o to, żeby produkować różnego rodzaju rzeczy, złoto, kamienie, naukę, czyli będziemy musieli zdobywać księgi, wykształcenie naszej cywilizacji. Musimy czy tarczowników, zadbać, żeby komuś można było tam, wiecie, dołożyć. Musimy zadbać o to, żeby zdobywać na przykład swoje kolonie, dzięki czemu będziemy mieć surowce i budować cuda świata. Ta gra już rzeczywiście jest dużo bardziej skomplikowana, zasad jest już naprawdę bardzo dużo. Musimy pamiętać o tym, żeby musimy kontrolować absolutnie wszystko. To znaczy, tak jak tutaj zgodnie z tą planszą, którą mamy, musimy kontrolować, czy nasze państwo się trzyma, czy jest stabilne, czy może ten, bo rodzą się bunty jakieś społeczne. Dokładnie, tak. Czy jaki mamy poziom armii? Musimy kontrolować żywienie, bo musimy wyżywić tych naszych ludzi. Dokładnie. Musimy budować cuda, no ponieważ patrzymy na tą kartę przeciwnika, co on tam nam wybudował i musimy pilnować, żeby nas nie przegonił ani w tej stabilizacji, ani w tym wojsku, ani w cudach, które on będzie budował, ponieważ za wszystko otrzymujemy punkty, tak a jest. Kto oczywiście zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa. Ciekawe jest też to, że jak kończymy każdą epokę, to musimy się zmierzyć z różnymi wyzwaniami, epidemiami bądź innymi dziwnymi rzeczami, które nas spotykają. Które nie są jakoś, które oczywiście znamy ich, że tak powiem, przebieg od pewnego momentu, ale też ciężko się na to wszystko byłoby przygotować. Słuchajcie, jest to również gra, taka troszeczkę uproszczona wersja cywilizacji poprzez wieki. Mieliśmy kiedyś też sobie, bardzo fajna, ale miałam tylko top 10, więc nie dałam rady wszystkim. No właśnie, tak więc słuchajcie, jest to, można powiedzieć, troszeczkę lżejsza gra o budowaniu cywilizacji. Niektórzy mówią, że jest to po prostu jej uproszczona wersja, ale na pewno bardziej skomplikowana wersja niż 7 cudów pojedynek. Więc można powiedzieć, plasuje się tak pomiędzy. Dodatkowo absolutnie pięknie, fantastycznie wydana i dla tych wszystkich, którzy po prostu lubią wznosić swoją cywilizację, ona po prostu przeznaczona jest i będziecie się naprawdę doskonale bawić. Ja do tej gry uwielbiam wracać, uwielbiam wybierać sobie poszczególne karty, wnerwiać, że znowu nie podbiłem żadnej kolonii, bo zawsze to Klaudia robi. I zazwyczaj przegrywam. Bez przesady, ale jest to gra na pewno już dla osób, które mają do czynienia z planszówkami, które grały w tego typu gry, dlatego że kiedy posadzimy nową osobę, to po prostu tą liczbą mnogość zasad opcji może, i mnogością może opcji do wyboru będzie przerażona. Natomiast właśnie to są te rzeczy, które mnie w tej grze urzekły, dlatego że nie jest to takie proste już wybudowanie tej cywilizacji, ale rzeczywiście musimy się skupić na wielu różnych rzeczach i te wiele różnych zasad musimy kontrolować. I mimo że budujemy tak naprawdę swoją cywilizację i nie mamy za dużo interakcji z naszym przeciwnikiem, to ja muszę patrzeć, co on robi, bo inaczej mi powystrzela z jakimiś innymi. Bo jak ci wojenkę rzucę w odpowiednim momencie, to po prostu włożę szprychy w twoje rozpędzone koło cywilizacji i po prostu je zatkam i tyle. Pięknie podsumowałem. Pięknie. Idziemy do miejsca pierwszego. Przechodzimy do miejsca pierwszego, aczkolwiek ja chcę tutaj z tego miejsca powiedzieć. Ja mam filozoficzną postawę wskazującą na to, że myślę. To jest nie fair, ponieważ absolutnie wszyscy na pewno wiedzą, co jest na miejscu pierwszym, ponieważ jest to Agricola. jak po prostu skromnie to było. Ponieważ jest to gra Agricola.
Tak, ja nie wiem, no może tak dla porządku powiedzmy, o czym jest nie, ta gra. Kochani, mówię nie, kochani, mówiłaś tyle razy, po prostu powiedz, dlaczego ta gra ci się podoba, dlaczego ona jest na pierwszym miejscu, dlaczego robisz zestawienie różnych Agricoli, dlaczego ludzie pytają się o to, żebyś porównała wszystkie Agricole, kawerny do Agricoli, kurde, nie mam pojęcia, psa Pluto do Agricoli. Ja już w sumie nie wiem, bo ta gra już, ona mnie tak od samego początku urzekła, pewnie dlatego, że powtarza się po raz enty, tak, lubię budować i ekstremalnie lubię te rzeczy, w których trzeba móc wyżywić swoją rodzinę, sprawić, że nam to gospodarstwo wzrośnie, czyli tak naprawdę powiększać nasz majątek. To nas akurat przenosi na wieś, gdzie powiększamy ten nasz majątek wiejski, musząc oczywiście zadbać o to, żeby wykarmić całą rodzinę. To nie było takie, kurczę, łatwe, przecież to jest gra XVII wiek, z tego co no pamiętam. Nie, nie, nie. Macie jakieś pole, macie właściwie taką prostą drewnianą chatynkę, dwie osoby, no i tylko i wyłącznie fach w ręku. I rozwiń swoje gospodarstwo. I weź się baw. Gra mnie urzekła, ponieważ ekstremalnie szybko mi ją Piotrek wytłumaczył, ale ja rzeczywiście musiałam spory wysiłek włożyć w to, żeby się ją dobrze nauczyć grać, co mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się podoba ta mnogość opcji do wyboru. Absolutnie to, że za każdym razem ja jestem w stanie trafić na innych pomocników, inne usprawnienia, co mi zmienia zasadniczo tą grę, aczkolwiek pozwoli się bardzo dobrze bawić, ponieważ już po tylu partiach no, w miarę ona jest przewidująca, co mam zrobić. Ale tak czy inaczej, ta przewidywalność, czyli te opcje, które zazwyczaj, jeśli gramy na przykład w dwie osoby, one są takie same, pozycje wyjściowe, no tak. Ale dzięki kartom pomocników czy małych usprawnień, te karty będą napędzały inny rodzaj twojego działania. Dzięki czemu otrzymujemy naprawdę wielką, ceglastą grę. To też jest ciężkie, ale to jest tak niesamowicie regrywalne, że tutaj rzeczywiście no, ciężko byłoby znaleźć grę w segmencie gier ciężkich, która byłaby podobnego rodzaju. Tutaj też trzeba zauważyć przy Agricoli, że ma też bardzo fajną, taką specyficzną kreskę. Przynajmniej mi się to podoba, jeśli chodzi o samo wykonanie. W związku z tym ja mogę tę grę polecić dla chyba absolutnie każdego. Dla tych wytrawnych graczy, dla tych, którzy chcą sobie zacząć grać tego typu grę. No może nie dla osób, które przychodzą, wiecie, ostatnią grą, którą grali, to jest w dzieciństwie Monopol. I siadacie z nimi do Agricoli, to może nie jest najlepszy pomysł, bo możecie ich zniechęcić. Ale to też jest bardzo ważne, w jakim stopniu opanowała tę grę osoba, która będzie tłumaczyła. Bo oczywiście, jeśli usiądziecie wszyscy i nikt nie będzie wiedział, o co w grze chodzi, no znaczy, jak zaczniecie czytać tę instrukcję, może być ciężko. Ale jeśli weźmiecie jakąś osobę, która ma na swoim koncie x tam partii, nie wiem, co najmniej wynik dwucyfrowy i będzie ogarniała temat, szybko wam to wytłumaczy i nawet nie zauważycie, że gracie w ciężką grę. Więc serdecznie wam polecam i koniecznie miejcie ją w swojej kolekcji. Tak więc, to było pierwsze miejsce. Brawo! Dla Agricoli absolutnie. No i co? Wydaje nam się, że chyba podobała wam się ta lista, zresztą sami ją chcieliście. Tak, jak się czułaś w swojej liście? Powiedz teraz, podziel się tym z widzami. Nie wiem, czułam się chyba troszeczkę jednak dziwnie. Aczkolwiek to było bardzo miłe, że chcieliście usłyszeć. To po prostu masa tych komentarzy pod tym filmem, których Marek mnie wkopał, że... Pozdrawiamy Marka w tym momencie! Że muszę tę listę zrobić. To było naprawdę niezwykle miłe i niezwykle sympatyczne. Rzeczywiście, może nie ma tutaj jakichś super wielkich nowości w tej mojej dziesiątce. Nie ma, ale to tak naprawdę dlatego, że naprawdę starałam się wybrać te gry, które wiem na 100%, że przegrałam wiele różnych partii i one nie zostały strącone tak naprawdę przez żadne nowe gry, które wyszły. Tak, bo rzeczywiście czasami jest taki bolączka tego rodzaju topek, że co po niektórzy ludzie domagają się, żeby w tym momencie w tej topce znalazła się jakaś bardzo nowa gra. Już nowość musi być. Nie, ta rzeczywiście lista jest wynikiem wielu partii w te gry. Tak, mojej żony w te i inne i rzeczywiście stanęłam przed tą całą półką, mówię, matko, to które to są te moje ulubione, też z różnych jakby dziedzin, to znaczy tych łatwych, tych prostszych, tych trudniejszych, które może bym mogła wam polecić. A tak na zakończenie, jedna gra, którą chciałabyś umieścić, a ci się nie zmieściła. O nie, no teraz jedna, ty mi mówisz, jedna, o matko! Jedna. Nie masz stronę półki. Matko. Która gra? Na szybko. Liczymy do trzech. Dobra, na przykład Testament. Testament Duke of Decrecy, czyli gra, w której po prostu budujemy swoją rodzinę. Znowu budujemy! W ogóle klucz, uwaga, klucz, to buduje. Budujemy, tak jest, budujemy. A na zakończenie jeszcze coś... Piotrek ma dwa słowa. Tak, jeszcze mam dwa słowa, zresztą sami. Dzięki wielkie za ten odcinek, trzymajcie się. Hej! Hej.
tyle, nie? Na czym ona... Jeszcze raz, kochanie, jeszcze raz, proszę, jeszcze raz. To było tak złe, że nie. Nie. Budujemy generalnie. A podsumowując, budujemy. A podsumowując, budujemy. K***a, wszystko zbudujemy. Panie, daj ten młotek, budujemy. Wszystko zbudujemy. Ja buduję, ty budujesz. Ty budujesz. O czym jest gra? Budujemy.